Nie śpicie, pomachajcie, jak nie śpicie. Super. Kto czyta mojego bloga? Wow! Z wszystkimi chcę przybić piątkę, więc y, jestem, dopóki nie przybiję, nie? No dobra, to ja się nazywam Michał Szafrański. Yy, jestem amatorem, tyle chcę dzisiaj powiedzieć. Jestem amatorem we wszystkim, co robię od dwóch lat, czyli w blogowaniu, i y, bardzo się tym cieszę, bo mi to daje taką frajdochę, że ciągle odkrywam rzeczy nowe. I poznaję coraz więcej, takich Jacek mówił lubię rozmawiać z ludźmi. Ja nienawidzę rozmawiać z ludźmi tak w twarzą w twarz, a dzięki blogowaniu trochę mi lepiej idzie, znaczy gdzieś tam wychodzę z takiej skóry e, introwertyka. Mimo wszystko, pomimo, że od wielu lat próbuję z tym walczyć, to teraz jest mi dużo, dużo łatwiej. Dzięki temu, że nie nawiązuję pierwszego kontaktu z moimi czytelnikami twarzą w twarz tylko przez internet. A później już nam wiadomo, ktoś podchodzi, klepie po plecach, mówi cześć, to ja, czytam ciebie i tak dalej. Także jest fajnie. Słuchajcie, ja muszę się przyznać, dzisiaj walnąłem naprawdę straszną gafę. Moja żona ma dzisiaj urodziny. I zgodziłem się Arturowi, że wystąpię, po czym po prostu facepalm nie? i masakra. Także to jest duże poświęcenie z mojej strony, że tu jestem, bo nie wiem, jak długo będę teraz odrabiał tam straty reputacyjne. No ale shit happens, nie? But why so close, jak to mówią Indianie? No właśnie, może, może coś zrobimy, nie? Zobaczymy. Ja przepraszam, będę miał część slajdów, a w zasadzie większość slajdów po angielsku, bo wyrwałem właśnie ze względu chociażby na urodziny żony, jednak próbowałem trochę czasu przeznaczyć na, dla niej i wyrwałem część slajdów z takiej prezentacji, którą niedawno temu robiłem w Berlinie, ale to, co będę mówił jest zupełnie niezwiązane z tamtym tematem, tam było dużo, dużo szerzej. Bloguję, mam ponad czterdziechę, więc też jestem z pokolenia Jacka, można powiedzieć. Jacek, ile masz? Młodszy ode mnie jesteś, niesamowite. Siedem, trzy jestem. Także można powiedzieć, że można interpretować to, co ja w tej chwili robię, jako kryzys wieku średniego. Jak to jak kto woli. W każdym razie, rok temu rzuciłem pracę na etacie. I będę wam trochę liczb też pokazywał pod koniec, nie jest tak źle jak się wydaje, jak się jest na swoim, aczkolwiek strach jest olbrzymi. Dlaczego tutaj jestem? Bo wydaje mi się, że mam coś fajnego do powiedzenia. Dzisiaj statystyki mojego bloga to jest tak, że w tym miesiącu to jest 160 tysięcy uników, unikalnych użytkowników. Fanów na Facebooku też trochę jest i te inne pozostałe liczby też szaleją. Znaczy z mojej perspektywy to jest po prostu miazga to co Udaje mi się wspólnie z moimi czytelnikami robić. Bo poziom zaangażowania, który jest na moim blogu, jest. Ja w ogóle sobie tego nie wyobrażałem. Znaczy, Jak, sobie, jak zaczynałem, to w ogóle myślałem tam trzy komentarze na krzyż, jak będą, to będę szczęśliwy. Eee, I toczy się to jakoś tak dramatycznie szybko, że ja po prostu nie potrafię dobrze się w tym odnaleźć. Znaczy, cieszy mnie, to fascynuje, ale zastanawiam się, boję się, kiedy będzie ten moment, kiedy powiem, kurde, zwolniło. Nie wiem, co w tej chwili ze sobą zrobić, może to już należy to zamknąć i tak dalej. E, tak na szczęście nie jest. Blok roku w tym roku, jestem szalenie zadowolony, parę innych nagród, e, drugie miejsce w konkursie na ekonomiczny blok roku, to się dzieje, to jest fajne e, i te dwa lata mojego blogowania wyglądają w liczbach tak. Czyli to cały czas idzie sobie, idzie sobie w górę mniejszymi, większymi skokami. Oczywiście te skoki są spowodowane również tym, o czym Jacek wspomniał, że jestem mega transparentny, pokazuję swoje finanse, a ludzie lubią patrzeć, w, e, lubimy zaglądać w portfele innych po prostu, więc e, to się po prostu sprzedaje, mówiąc tak brutalnie językiem reklamowym czy marketingowym. No i właśnie, ja przejdę do tematu dzisiejszej prezentacji. Moja prezentacja będzie w gruncie rzeczy o tym, jak zdobywam ruch na bloga, z jednej strony, z drugiej strony, w jaki sposób social media mi w tym pomagają, i z trzeciej strony, dlaczego uważam, że one są nieistotne. Może tak kontrowersyjnie, ale nieistotne albo inaczej mało istotne z perspektywy tego, jak duży odsetek ruchu na moim blogu stanowią, bo stanowią dosyć mały. Ale z drugiej strony są czymś takim, co pozwala mi wchodzić w bardzo dobrą interakcję z, no, z tymi, którzy chcą mnie słuchać, albo z tymi, którzy chcą ze mną po prostu porozmawiać. Najważniejsza rzecz z mojej perspektywy, o czym ja nie wiedziałem i co mnie boli do dzisiaj, to jest to, że tworzenie bloga nie polega na pisaniu, czyli nie polega na tworzeniu kontentu. Ono polega przede wszystkim na skutecznym pokazywaniu światu tego, co wytworzyliśmy. Bo... Nie będzie tego ruchu, jeżeli po ten ruch nie sięgniemy. I to się trochę tak w sumie koresponduje z tym, co ja robiłem kiedyś wcześniej. Ja pracowałem w IT, w biznes developmencie. Tworzyłem nowe produkty z niczego, i to, że robimy fajny produkt w firmy informatycznej, to jeszcze nie oznacza, że ktokolwiek go będzie chciał używać czy kupować. Świat się musi przekonać o tym, że on jest fajny. Tak, my musimy o tym powiedzieć, bo nikt sam po to nie sięgnie. I z blogowaniem jest podobnie. Ja, można powiedzieć, w pewnym sensie tą naukę, którą wynosiłem przez ostatnie 20 lat pracy na etacie w różnych miejscach. Byłem i dziennikarzem przez bardzo długi czas i byłem osobą odpowiedzialną za rozwój biznesu w firmy informatycznej przez ostatnie 10 lat. Te doświadczenia przenoszę na blogowanie. I całkiem fajnie, całkiem fajnie mi się eksperymentuje, mówiąc zupełnie wprost. Większość, to też warto powiedzieć, że nawet jeżeli stwierdzimy, że większość naszego czasu czy mojego czasu to jest marketing, tego co ja wytwarzam, to warto sobie uświadamiać, gdzie ten marketing jest robiony, w jaki sposób on jest robiony. Problem polega na tym, że większość tych mediów, w których ja robię ten marketing, nie należy do mnie. I y, blogerzy generalnie płaczą, też Jacek o tym wspominał, że się algorytmy zmieniają tam Facebooka, Edge coś tam ucina i tak dalej. Ja nawet do końca nie wiem, co to jest ten Edge Rank. Mówię zupełnie poważnie, nie zastanawiam się jakoś szczególnie nad tym, po prostu komunikuję się w tych mediach traktując je jako takie dobro, które jest i którego zaraz może nie być. Bana w Google też mo mo można dostać, jak się przegnie z pozycjonowaniem czy, czy innymi takimi działaniami i nagle się z Google znika. Czyli z moją taką podstawową strategią w życiu prywatnym i w, w sensie, w prywatnym w sensie mówię finansowym, o tej domenie, którą ja się zajmuję, Czyli w finansach osobistych, jak i na blogu jest dywersyfikacja, czyli tak naprawdę stanie na więcej niż jednej nodze, na wielu nogach najlepiej i pozyskiwanie tego ruchu z bardzo, bardzo wielu miejsc. Um, udaje mi się to. Um, pokażę jeszcze raz ten slajd, czyli ten ruch rośnie i pokażę od razu, w jaki sposób ja działam. Be Everywhere to jest taka strategia, taka znaczy nazwa marketingowa dla po prostu działania wszędzie, gdzie, gdzie możemy działać w wielu mediach je, jednocześnie. To jest słowo, które, to jest hasło, które ja zaczerpnąłem od amerykańskiego blogera, który się nazywa Pat Flynn, który jest dla mnie nieustającą inspiracją. Też jest taki bardzo transparentny. Ja próbuję ten model trochę takiego amerykańskiego blogowania, blogowania merytorycznego, eksperckiego, przenieść do Polski i pokazać, że, że się da, że warto, że warto robić wartościowe treści z jednej strony i z drugiej strony, że da się w ten sposób zarabiać, da się żyć, nie, nie będąc sprzedajnym, nie używając brzydkich słów, tak? Um, czyli robimy swoje a pieniądze przyjdą, money will follow, jak to mówią Indianie znowu. Ja blog traktuję jako moją bazę. To jest moja baza, jeżeli czytaliście taką książkę. Jeżeli nie czytaliście, to polecam. Książka się nazywa Platform How to Get Noticed in a Noisy World Michaela Hayata, i on mówi: Twój blog to jest twoja baza. To jest twoja baza i do tej bazy powinieneś ściągać wszystkich, bo Twój blog to jest jedyna rzecz, którą posiadasz, tego Ci nikt nie zabierze. Google może Cię zbanować, Facebook może cię, że tak powiem, zasięgi i przyciąć, że nie będziesz płacił, yy, a Twittera Ci mogą zhakować, nie? <laughs> żartuję oczywiście. No I tak to wygląda. Więc ja, ja trochę działam tak w wielu mediach. Dzisiaj jestem obecny na blogu, jestem, mam też podcast, który jest bardzo, bardzo fajny. Polecam wszystkim do słuchania, szczególnie jak biegają, wykonują jakieś aktywności, kiedy, słuchanie, kiedy żyjemy dwa razy, bo wykonujemy dwie czynności naraz, czyli biegamy i słuchamy, na przykład. Bardzo polecam. Oczywiście w mediach społecznościowych jestem obecny, ale nie we wszystkich w tych, które do mnie pasują, i też za chwilę będę o tym mówił. I teraz, żeby, żebyśmy wiedzieli, w co gramy. Tak wygląda struktura ruchu na moim blogu, czyli tak naprawdę 42% ruchu pochodzi z Google'a, z Searcha. Później mamy wejścia directowe, czyli bezpośrednio na blog. Ktoś wpisuje, pieniądze.pl. 21% ruchu to jest, e, ktoś wpisał mu adres w przeglądarkę. I teraz to mi pokazuje, jakich mam czytelników. Jaką społeczność zbudowałem. Ludzie, którzy pamiętają adres mojego bloga. To jest. Coś, co jeżeli Google wyłączą, to oni do mnie trafią. To też tak jest. I to warto o tym pamiętać. E, czyli jeżeli mówimy dzisiaj, że mam 160 tysięcy czytelników, to no, spora część z nich potrafi dotrzeć do mojego bloga bez żadnego serwisu zewnętrznego typu Google, Facebook tak dalej. Kolejne 14% to jest e-mail. To jest newsletter, który ja wysyłam, który też ściąga mi ruch. I tu też chcę o tym powiedzieć, zaraz do tego dojdę. Mm, ostatnia, ostatnie dwie pozycje, 13% to są referal, to są linki z innych serwisów, ze stron www, z y, innych blogów, i tylko 8% to jest social. Tylko 8% to jest social w moim przypadku. I można powiedzieć, okej, okay, czy warto to walczyć? Znowu, zgodnie z tą strategią, którą realizuję, warto walczyć o wszystko, bo każdy procent się liczy i każdy procent buduje nam. Gdzieś tam mimo wszystko większy zasięg. Pytanie, które ja często otrzymuję ze względu na to, że pojawiam się w mediach tradycyjnych, udaje mi się tam być w telewizjach, w radiach, w gazetach, to jest, czy media tradycyjne sprowadzają ruch na blogi? I powiem tak: w większości przypadków absolutnie nie. Czyli ja nie widzę żadnej konwersji. Żadnej. Aczkolwiek są takie przypadki, kiedy tutaj występowałem w tv akurat jechałem gdzieś tam, wyjeżdżałem, był nośny temat, czyli jak zarobić pieniądze w internecie. I jak Dorota Welman usłyszała, że ja zrobiłem 100 tysięcy złotych w maju, to zadała mi pytanie: Przypomnij nam adres swojego bloga. I Czyli na antenie padło, że blog nazywa się jakośczędzać Zapraszam serdecznie. I to spowodowało rzeczywiście y, taką świecę na wykresie, tak? Ale to jest, to jest efekt chwilowy. Ale powiem Wam y, ważną rzecz, którą ja widzę i która do mnie trafia z ankiet, które przeprowadzam y, wśród czytelników. Robię to bardzo selektywnie, czyli wybieram sobie od czasu do czasu nowych czytelników z tych osób, które się rejestrują na mój newsletter, i zadaję im pytanie, w jaki sposób trafiłeś na mojego bloga, powiedz mi. I bardzo dużo osób trafia z prasy. Czyli ktoś gdzieś przeczytał jakąś gazetę kiedyś tam i przeklepał ten adres, wpisał go, bo go zainteresowało. I w mailach to też się przewija, więc warto być, z mojej perspektywy, warto być w radiu i warto być w takich mediach właśnie papierowych. Telewizja nie robi ruchu. Przynajmniej tak to wyglądało u mnie. Newsletter, też ilość osób. Powiedziałem Wam, że sporo ruchu trafia z, do mnie na bloga z newslettera. Newsletter. Um, tutaj jest taki charakterystyczny punkt. Ja wprowadziłem coś takiego, co Amerykanie nazywają lead magnet. Coś, co pozwala wam mm, zachęcić osoby do zostawienia swojego adresu e-mail na waszym blogu. Na blogu, na serwisie www, gdziekolwiek. Co to u mnie jest? Zebrałem kalkulatory, które mam na moim blogu z całego roku blogowania. Zebrałem je do jednego zipa, do jednej paczki. I powiedziałem, teraz możesz, jak się zapiszesz na newsletter, teraz możesz te kalkulatory ściągnąć w jednej parce. 20 parę kalkulatorów. Działa. Widać jak działa. O, to był ten moment, to był y, początek czerwca ubiegłego roku. Miałem pod koniec maja 1192 subskryberów po całym roku blogowania. Y, dwa miesiące później miałem dwa razy tyle, dwa i pół razy tyle, tak, czyli BUM poszło do góry. I to działa cały czas. Oczywiście, jeżeli coś spektakularnego się dzieje, to są y, y, dramatyczne wzrosty ruchu. Jeżeli chodzi o fanów na Facebooku, y, podobnie to wygląda. Czyli w tej chwili to jest już taka kula śniegowa napędzi. Jeżeli, za przeproszeniem, niczego nie spieprzę po drodze, a staram się bardzo, niczego nie spieprzyć, to będzie sobie pędziło dalej. Mamy 38 milionów Polaków, każdy z nich nosi portfel w kieszeni, a ja piszę o tym, co się znajduje w tym portfelu. I ja wierzę, że budowanie zasięgu takiego bloga jak mój, jeżeli dostarczam wartościowe informacje, to jest sky is the limit. To, że dzisiaj mam 160 tysięcy czytelników, to, to jest początek drogi dopiero. Ja nadal jestem amatorem, pamiętajcie o tym. No właśnie. Takie tips and tricks z mojej perspektywy. Przede wszystkim, jeżeli ja piszę newsletter, to ja go piszę do konkretnej osoby. Stephen King, ja nie wiem, czy dobrze nawet wymawiam to jego imię, pisze książki, tak? pisze kryminały i tak dalej. Ja, ja ich nie czytam, co prawda, ale słyszałem, że on zawsze je pisze dla jednej osoby. Dla swojej żony. One się mają podobać jego żonie. Zawsze dla konkretnej osoby. I ona oczywiście tam recenzuje i tak dalej, mówi, a to mi się nie podoba. do to do, do historia. Dobra, nie wypuszczamy. I ja co prawda nie piszę tak newsletterów, że żona ich nie czyta, ale staram się je pisać dla konkretnej osoby, czyli wymyślam sobie dla kogo piszę, modelowanie tego mojego czytelnika, artykuły tak samo piszę, piszę dla konkretnej osoby. I to działa. To działa. Moje newslettery są czytane. No widać zresztą w jaki sposób są czytane. Open rate'y na poziomie 82%, klikalność różna w zależności od tematu, ale ważne, że ludzie otwierają i czytają. To się dla mnie liczy. I bardzo dużo ciepłych słów w drugą stronę otrzymuję. No, właśnie, jeżeli mówimy o social mediach, to jest tylko wspomnienie, ale ja to pokażę od razu na slajdzie. Ja w social mediach komunikuję się w sposób dostosowany do tych social mediów, czyli jeżeli piszę coś na Facebooku i wrzucam zdjęcie, to też nie jest to zdjęcie, które skopiowałem z artykułu, tylko robię zdjęcie w konkretnych wymiarach. To było 403x403 pixele, teraz jest 504x504 504 piksele, po to, żeby zdjęcie nie było resalizowane, brzydko powiem. I teraz popatrzcie sobie, ja testuję różne formy. To też jest to, co chcę podkreślić. Jeżeli coś robicie gdzieś, to testujcie czy to działa. I można mówić, że to jest takie marketingowe zachowanie, komercyjne i tak dalej. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to jest też to, że ja chcę mieć pewność, że ten ważny komunikat, ten ważny message, który ja mam, że dociera do jak najszerszego grona odbiorców, bo wiem, że te informacje są przydatne, bo się napracowałem nad tym artykułem. Ja chcę, żeby go przeczytało jak najwięcej osób. Jak sądzicie, które zdjęcie ściągnęło największy ruch z tych trzech? Kto mówi, kto mówi, że ta laska? Ręka w górę. Dobra. Kto mówi, że te dzieciaki? Bardzo dobrze. A kto mówi, że to? No dobra. Bardzo dobrze interpretujecie. Dzieciaki ściągnęły największy ruch. Dlaczego? Bardzo dobrze działa ten czerwony kolor, czyli się wyróżnia. Ja mówię, bierzcie też pod uwagę, że ja mówię o swoim przypadku. Czyli to też tak jest, że każdy musi testować samodzielnie i sprawdzić, co u niego działa. Laska oczywiście powiem Wam od razu, że brunetki działają dużo lepiej niż blondynki. Z, tak wynika z moich testów. Statystyka. Okej. Okay. Także m, ja się tym bawię. Dlatego mówię, że ja eksperymentuję, ja się tym bawię, ale po prostu w, dochodzę do pewnych wniosków. I teraz chcę też wam powiedzieć, że to, co dzisiaj mam i ten czas, który mam, zaraz mi Artur będzie wyganiał oczywiście. Ja mam strasznie dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Także jak mi pozwoli, to przedłużę, ale e, chcę wam powiedzieć, że tak, że. Takich hintów, drobiazgów, na które warto zwrócić uwagę, jest naprawdę ogromna liczba. Im dalej w las, tym więcej drzew. I to jest fajne, mi się to strasznie podoba. Jedźmy dalej. E, oczywiście, ja staram się też doceniać to, jeżeli ktoś e, mówi o mnie, e, w, w, da link do mnie, czyli monitoruje to, co się dzieje w sieci na mój temat, na temat mojego bloga. E, Główny serwis, z którego dzisiaj korzystam, to jest SentiOne i będę polecał, bo bardzo mi się podoba. Czyli monitoruje dyskusję na temat mnie i mojego bloga. Ja jestem marką osobistą, ja jestem Michał Szafrański, ja mam swoją twarz, mnie widać i o mnie się mówi. tak? Mówi się i o blogu i o mnie, więc łatwo mi to dosyć monitorować. Niestety jest drugi Michał Szafrański, który jest dosyć aktywny w internecie i, i na szczęście nie jest łysy. <grym> Także łatwo nas odróżnić. Um, um, warto się angażować w takie dyskusje. Um, um, oczywiście, jak budować, jak ja buduję ten swój zasięg, czy wiarygodność. Przede wszystkim jestem w pełni transparentny, pokazuję moje finanse, pokazuję moje koszty, pokazuję moje przychody, ale przede wszystkim staram się tworzyć świetny content. To jest absolutnie podstawa i. Ja tam nie wierzę w jakieś triki, sztuczki, że jak ktoś ma słaby content, to potrafi go świetnie wypromować. Może na krótką metę to się uda, ale ja nie buduję swojego biznesu i mówię świadomie biznesu dzisiaj, bo to jest mój biznes, nie buduję go na najbliższy rok. Jego ja buduję na najbliższe 20 lat. I tak do tego podchodzę. Czyli nie próbuję też wykonywać jakichś krótkich strzałów, angażować się w coś, co po prostu jest krzywdzące dla mnie wizerunku. To ma działać przez bardzo długi czas. Ja po prostu mam być sobą i mam mi to pasować. No właśnie, dowód społeczny, można powiedzieć. To też jest strasznie ważne i to też chcę podkreślić. Jeżeli, jeżeli blogerzy często mają taki problem, no jak zacząć? Jak zdobyć ten pierwszy komentarz? W ogóle jak, jak spowodować, że ktoś się będzie interesował tym, co mamy do napisania? Walczyć o to, prosić o to, błagać? Ja, ja jestem osobą, która mówi coś kompletnie innego niż blogerzy, którzy mówią, że trzeba mieć swoją dumę. E, absolutnie nie prosić się o komentarze. Jeżeli jesteśmy początkujący, uważam, że nie mam w tym nic złego, że poprosimy o to. Słuchaj, jeżeli mnie doceniasz, to kurde, pokaż mi do jasnej choroby, że ci na tym zależy. Jeżeli ci nie zależy, to też pokaż, weź tam, skomentuj i pojeźdź, kurde, mam cię, w... napisałeś coś totalnie do kitu i mnie to nie interesuje, więc i tak nie pisz. Popraw się. Czyli to stymulowanie dyskusji to jest absolutna podstawa. Z drugiej strony, ja też staram się doceniać osoby, które w jakiś sposób pomagają mi uwierzyć w to, że to co robię ma sens. Czyli angażują się w tę dyskusję. Jeżeli piszę na jakiś temat, to czasami mówię sobie: Ok, z wiem, co ten czytelnik chciałby przeczytać, ale może jeszcze zadam to pytanie. Czyli wykorzystuję Facebooka na przykład taki kanał, ok, piszę na ten i ten temat, powiedz mi, co sądzisz. na przykład: Ok, czy masz, jeżeli masz kredyt w walucie, to powiedz mi przy jakim kursie franka go i na ile ci to boli? Czy może już zamieniłeś ten kredyt na złotówki, czy nie? I później te opinie wykorzystuję również na blogu. Czyli jeżeli ktoś coś sensownego napisał, to oczywiście to się pojawia w artykule, po prostu wklejone jako komentarz czy tam z Facebooka czy z Twittera. Co to daje? To buduje więź po prostu między mną a czytelnikiem. Eee, to tak jak w życiu. Jeżeli kogoś poklepiemy po plecach i powiemy mu, zrobiłeś dobrą robotę, tam będzie zadowolony, że go poklepaliśmy po plecach. I y, warto z tego korzystać. Znaczy, nie ja uważam, że nie należy sieci traktować jako takiego miejsca, w którym budujemy jakąś swoją kreację, która jest niespójna z tym, co robimy w życiu, z jednej strony, a z drugiej strony uważamy, że ci ludzie po drugiej stronie to są jacyś, nie wiem, anonimowi albo nie daj Boże, uważamy, że są debilami. Niektórzy tak sądzą, że ich czytelnicy to są jacyś idioci. Tak? Ja tak nie uważam. I y, zależy mi na tym, żeby budować taki content, który jest łatwy do szerowania, to też jest istotne. A jaki content jest łatwy do szerowania? Taki content, który pokazuje, że ta osoba, która go szeruje, w jakiś sposób rośnie, jeżeli pokaże swoim znajomym, że dostarcza wartościowe treści, że ona im potrafi podsunąć wartościowe treści. I to tak działa. Tak? A słyszałeś, że Tusk złożył wniosek. O wotum nieufności dla własnego rządu, tak? No że żona mi powiedziała. Ja mówię, nie, nie słyszałem akurat, nie siedziałem przed telewizorem. No widzisz, a złożył nie. No i to jest coś takiego, że yy, dlaczego ona mi to mówi, bo uważa to za ważne i uważa, że mnie to zainteresuje. I tak samo komunikujemy się gdzieś tam w mediach w tych społecznościowych. Przynajmniej ja się tak próbuję komunikować. Krótko wam powiem, jaka jest moja strategia. Ja przeginam z czasem. Wiem już, Artur, ale mogę jeszcze, tak? Jab, 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 right hook. Kto czytał? Dobrze. Kto jest w trakcie? Dobrze. Słuchajcie, to jest Gary Vaynerchuk i podstawowa książka, którą musicie przeczytać, jeżeli myślicie o social media. Mówię zupełnie poważnie. On ma inne książki oczywiście, też Ekonomia Wdzięczności i tak dalej. Wszystkie warto przeczytać, bo uważam, że fajną robotę robi. Czasami przegaduję, ale, ale to jest akurat bardzo dobra pozycja. case'y, kampanii w social media, co jest dobre, co jest złe, co zadziałało, co nie zadziałało. Warto z tego korzystać. Ja Wam powiem, jak ja rozumiem media społecznościowe, bo to jest taka moja, moja interpretacja i jak ja w nich działam. Media społecznościowe uważam, że po prostu wzmacniają przekaz, który mamy. I yy, jeżeli dostarczamy shitty content, to po prostu sorry, to nas utopi. Ale jeżeli dostarczamy coś świetnego, to potencjalnie media społecznościowe, jeżeli, po, po, jeżeli potrafimy się nimi posługiwać to mogą nadać temu skrzydła i my możemy na tym pofrunąć. Ja będę pokazywał dwa case'y, gdzie, gdzie, gdzie pofrunąłem. E, warto też pamiętać, że ludzie są inteligentni. Nawet jeżeli uważamy, że... E, bo niektórzy, ja widzę to, że niektórzy stosują takie zabiegi, że gdzieś tam coś wrzucą po to tylko, żeby się lajkowało i tak dalej, i tak dalej. Ludzie są inteligentni, ludzie to widzą. Jeżeli my mamy jakiś zamysł na to, że kogoś zmanipulujemy w jakiś tam sposób, tak? to znajdzie się wśród, w naszym audytorium ktoś, kto jest inteligen, równie inteligentny jak my, albo dużo bardziej inteligentny i on uświadomi pozostałych, że to, co my robimy, to jest manipulacja. Także też warto na to uważać i ja uważam, że nie warto takich technik absolutnie stosować. No właśnie, to co tutaj powiedziałem, że warto traktować dialog w social media jako taką rozmowę w twarzą w twarz. Jeżeli tak do tego się podchodzi, oczywiście medium jest inne. Ale jeżeli patrząc na was nie powiedziałbym wam, że jesteście nie wiem, jacyś tam, nie, za grubi, za chudzi, za wysocy, za niscy albo wysi na przykład, no to też nie chcę tego mówić w social mediach. Kultura rozmowy czy komunikacji tego wymaga, żeby się po prostu kulturalnie komunikować. I ja wierzę, że ludzie szukają normalności. To jest to leży u podstaw mojego działania. Czyli ja też, jak jeżeli tworzę content, to chcę tworzyć taki content, który po prostu jest dobry dla innych. Tak? Oczywiście, jak mam do powiedzenia coś bardzo kontrowersyjnego, to muszę to powiedzieć, ale też nie chcę krzywdzić. No to, 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 to prosta sprawa. Dobra, dwa casey wam pokażę. Jeden case to był case, w którym napisałem, to jest głośne, bo wszędzie pisali o tym, ile ja jako bloger zarobiłem w ciągu 8 dni. Hmm, hmm, zakomunikowałem lokatę, yy, czyli powiedziałem, że jest taka lokata, która daje oczywiście komunikat był odpowiednio sformułowany, że to jest lokata, która daje od 4%, tam, prawie 5% w skali roku do 35%. To się wiąże z tym, że tam była gigantyczna premia wypłacana. Gigantyczna w sensie proporcji do pieniędzy, które wpłacamy. Zakładacie na 1000 zł lokatę, dostajecie 80 zł premii, lokata jest na 3 miesiące. Także efektywne oprocentowanie jest jakieś gigantyczne. No i teraz cały jinx polega na tym, że ja zrobiłem coś takiego, że miałem linki afiliacyjne tak zwane. Kto wie, co to są linki afiliacyjne? Dobrze, to dla reszty powiem. To jest tak, że jeżeli ktoś kliknie w taki link na moim blogu i założy tą lokatę, to ja otrzymam prowizję od banku. Po prostu. Za przyprowadzenie klienta. Jinx polega na tym, że tutaj była całkiem sporo prowizja wypłacana, czyli pomimo świetnej lokaty dla klienta i świetnej premii, która klientowi była wypłacana, ja mogłem na każdej takiej lokacie zarobić 60 złotych za przyprowadzenie bankowi klienta. I teraz uwaga, nie spodziewałem się, kiedyś taką akcję robiłem, spodziewałem się, że przy tej akcji były zakładane konta, w BZWBK założono łącznie 400 kont. Ja mówię, chciałbym ten wynik wyrównać. Takie mam marzenie, że tutaj, prawda, wyrównam ten wynik. Co by oznaczało jakieś tam 20 tysięcy złotych zarobków dla mnie na tym artykule? To nie jest żadna akcja marketingowa. To znaczy, to nie jest coś, że bank mówi mi, co ja mam napisać, albo w ogóle mam. Ja nie mam relacji żadnej z tym bankiem. Ja mam po prostu umowę z jedną z firm, która e, e, obsługuje taki program afiliacyjny. I teraz, co się wydarzyło? Jak zobaczyłem, że te lokaty świetnie się zakładają na blogu, to mówię, dopalę na Facebooku, czyli wrzucę tam trochę pieniędzy w marketing, w reklamę, tak? Zaraz będziecie widzieli, ile tych pieniędzy wrzuciłem. Najpierw Wam pokażę, że zasięg tego posta po zapłaceniu. Tutaj jest, jaki był ruch organiczny, tutaj jest taka kreska w tym miejscu, a to resztę to był ruch opłacony, który ja pozyskałem, bo zapłaciłem za reklamę. 300 tysięcy prawie. No i wyglądało to tak, że te 300 tysięcy, i teraz tu macie mm, analizę biznesową, czy się w moim przypadku reklama na Facebooku opłacała, czy nie. Te 300 tysięcy ruchu, znaczy jakby zasięgu na Facebooku sprowadziło mi 1838 kliknięć do tego artykułu. E, mniej więcej, bo, znaczy nie mniej więcej, tylko dokładnie 3,16% tych osób, które weszły z, tych, e, z, tego, z tego linku z Facebooka, założyło, bo ja to monitoruję oczywiście, założyło tą lokatę. Czyli za założone założony 58 lokat razy 60 zł, 3,5 tysiąca zysk. Cała ta reklama kosztowała mnie 1265 zł. Czyli co widzimy? Że każda złotówka wrzucona w reklamę na Facebooku generowała mi w tej kampanii e, prawie 3 zł. Można powiedzieć, perpetuum mobile, dlaczego nie wrzuciłeś tam miliona? No wyobraźcie sobie, że wrzuciłem 8 tysięcy. I niestety w pewnym momencie jest tak, że coś się tam zmienia. I ta konwersja bardzo spada, więc ja zastopowałem to. Także tu widzicie wynik taki prawdziwy, który został osiągnięty. I w, według różnych testów, które robiłem, właśnie z tą reklamą, bo wrzuciłem trzy takie formy reklamowe, to gdzieś w okolicach 1200-1500 złotych wrzuconych budżetu w reklamę na Facebooku. Dzieje się coś takiego dziwnego, że to zaczyna, Facebook być może zaczyna to pokazywać kompletnie innym osobom, niż ja bym chciał, żeby pokazywał. To był taki case, że pokazywałem to z fanom i znajomym fanów wyłącznie. W tej grupie są oczywiście również 13-letnie dzieci, które są na Facebooku, nie, więc Trzeba, trzeba na to uważać. Później Wam pokażę, oczywiście, no, a tu Wam zaraz pokażę drugie case study. Czyli ja, mając, wiedząc, jak, jak ta reklama się kręci, już i tak dalej, opublikowałem, bo jestem transparentny. Opublikowałem taki artykuł. Też szczerze mówiąc, po prostu głupio się czułem, bo zarobiłem dużo pieniędzy. I to też jest takie, wiecie, że jak zarabiacie za dużo i pokazujecie czytelnikom, ile zarabiacie, a jesteście transparentni, to. to, to, no, to Nagle czytelnicy mogą stwierdzić, boże, ten facet jest z zupełnie innej planety. Ja nie, nie przestaję go czytać, nie? Ja się tego obawiałem i nadal się obawiam, bo wiem, że będę zarabiał coraz więcej. No, pracuję na to, żeby zarabiać coraz więcej. Napisałem artykuł, zarobiłem 69 tysięcy złotych w 8 dni. I to jest coś, co, to jest drugi post na Facebooku, informujący wyłącznie o tym artykule, którego absolutnie nie promowałem. Oczywiście on organicznie sam pofrunął. 44 tysiące zasięgu, masa tam udostępnień. 48 udostępnień dalej, 253 lajki. Z mojej perspektywy to jest bardzo dobry wynik. No i y, chciał, nie chciał, oczywiście, co się wydarzyło, jak opublikowałem ten artykuł. Wszyscy lubimy zaglądać do kieszeni. 800 osób na blogu, mniej więcej, y, utrzymujące się. 800, później 600, ale utrzymujące się przez całą dobę. Oś, równocześnie tyle osób było na blogu. Podchwyciły to media, najpierw Fanty web później na temat, później tam gazeta wyborcza i następnego dnia ten screenshot mi się strasznie podoba, bo tutaj to zestawienie jest niezłe. To jest, to jest z wirtualnej Polski akurat, bardzo mi się to podobało. Żenujące i śmieszne, premier powiedział, no trudno no. Ja tak tego nie postrzegam, zaraz wam pokażę wynik, tak, czyli po ośmiu dniach miałem 69 tysięcy potencjalnych przychodów. Mówię potencjalnych, dlatego że one muszą zostać rozliczone przez tą firmę afiliacyjną. I na pewno jest tak, że część lokat nie doszła do skutku, więc te przychody spadną. Bank nie uzna części z nich. Yy. Od razu powiem, że w poprzedniej mojej kampanii, takiej kampanii, no, używam słowa kampania, to nie była żadna kampania. Przy polecaniu yy, konta w BZWK miałem yy, 12% yy, taki stopień redukcji tego, yy, więc spodziewam się, że pewnie będzie podobnie. Tutaj widzicie pik ruchu oczywiście, ale teraz Wam pokażę liczby. I to są liczby, które, jak to mówią, klapki spadają niektórym. Mi spadają cały czas, bo ta liczba cały czas to rośnie, bo ta lokata jest zakładana do końca czerwca. Wycisnąłem z tego artykułu 200 tysięcy złotych, czyli potroiłem ten wynik, o którym pisałem. Ehm, 3346 lokat. I teraz chcę Wam powiedzieć, abstrahując od tego, jak duży i absurdalnie duży jest ten wynik, abstrahując od tego. To pokazuje, jak gigantyczną siłę mają blogi. To jest coś, co dla mnie jest niewyobrażalne. Teraz zobaczcie, ja wcale nie mam dużego ruchu na blogu na tym artykule 57 tysięcy odsłon. Odsłon. Unikalnych odsłon mniej. 52 tysiące. Znaczy, w sensie spowodowanych przez unikalnych użytkowników. Czyli można powiedzieć, konwersja, tak, to jest 6%. I Według moich szacunków, takich bardzo skromnych, to jest, jeżeli każdy z każda z tych osób płaciła tylko 1000 zł na lokatę. Ja, ja założyłem dwie lokaty, w sensie dla siebie dla żony, i na każdą wpłaciłem po 20 tysięcy. Więc ym, jeżeli założymy, że tylko minimalne 1000 zł zostało wpłacone, to 3 miliony złotych mój blog sprowadził do banku. Jeżeli założymy, że średnia wysokość tej lokaty to było 5 tysięcy, powiedzmy, to to jest 16,5 miliona sprowadzone do banku w ciągu tego miesiąca. Artykuł był opublikowany 4 czerwca, dla jasności. Czyli można powiedzieć, że przez 3 tygodnie zarobiłem 200 tysięcy. Powiem, powiem wam tylko tak, powiem wam tylko tak, że jestem niesamowicie wdzięczny Bogu, losowi, wam jako czytelnikom, że w ogóle to jest możliwe. I tego by po prostu nie było, gdyby, gdyby nie wy. Więc dla mnie, y, dodam drugą rzecz, że mój blog ma niecałe dwa lata. Także możliwe jest coś takiego w krótkim czasie. Dwa lata będzie miał 2 lipca. W zeszłym roku miałem strasznie traumatyczny okres, bo odchodziłem z pracy, wszyscy torpedowali mój pomysł, zarabiałem naprawdę świetne pieniądze, ja żyłem w złotej klatce. A jednak mimo to rzuciłem robotę i to, co się wydarzyło w tym czerwcu, to ja mówię, to jest znak od Boga, to się kończy, nie wiem, czy jesteś wierzący, czy nie, ja jestem. Kończy się rok, kończy się rok i nagle zdarza się, przytrafia się taki rezultat. Oczywiście ja cały czas zarabiam, poza tym, na blogu. W zeszłym roku zarobiłem 60 tysięcy złotych na blogowaniu, w tym roku mam, no dobra, już nie będę mówił, jakie plany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No generalnie jest świetnie. Widzieliście być może mnie również na konferencji TMS Brokers, którą robiłem wspólnie z TMS Brokers. To też jest świetna akcja. Tak jak powiedziałem, w maju wpadło 100 tysięcy, więc generalnie to są kolosalne pieniądze. To są kolosalne pieniądze, które są, które są gdzieś tam w sieci. I tylko trzeba być odważnym i po nie sięgać. I powiem wam tak, gdybym to wszystko, tu jest taki slajd, moc skutków ubocznych, polecam yy, prezentację Agnieszki Zorki z y, Blog y, Gdańsk zeszłorocznego, jest w sieci, jest do obejrzenia, już będę kończył. Jest w sieci, jest do obejrzenia. Polecam ją obejrzeć. Dlaczego? Dlatego, że ona mówi o tym, że robimy w, rzecz, w życiu różne rzeczy i wiele rzeczy nam się również przytrafia totalnie przypadkowo. To, co ja zrobiłem z tą lokatą, to jest rzecz totalnie przypadkowe. ja tego nie zaplanowałem. Gdybym to zaplanował, to by nie wyszło. Jestem święcie przekonany. Także otwierajmy się na nowe możliwości. Dobra, kończę, więc zrobię akcję taką dwuminutową, jeszcze. Dwie minuty potrzebuję. Powiem Wam tak. Ja, ja mam również podcast. Dlaczego uważam, że podcast jest świetny? Podcast jest czymś, co angażuje naszych słuchaczy non-stop. Czyli jeżeli zakładają słuchawki na uszy i my do nich gadamy, ja do nich gadam przez godzinę i oni mnie słuchają, to znaczy że mam ich atencję przez całą godzinę. To jest niesamowite. Mój podcast słucha w tej chwili chyba 7 tysięcy średnio odsłuchań na odcinek jest. Dla mnie to jest totalnie niewyobrażalne, ale ja rozumiem siłę podcastu i chcę wam pokazać parę slajdów, co to znaczy siła podcastu. 2007 rok, połamałem sobie nogi na desce snowboardowej, bo ja byłem takim wariatem, pasjonatem, dużo skakałem, dużo jeździłem w takich terenach typu las i tak dalej, poza trasami. Skończyło się to tak, a w zasadzie skończyło się to tak. Czyli yy, dwie nogi złamałem równocześnie. Janusz, byłeś świadkiem tego, nie? W sensie pracowaliśmy razem wtedy. Byłem na pół roku wyłączony i mi się skończyła, znaczy, ja powiedziałem, wtedy mi się skończyła kuloodporność, bo myślałem, że jestem kuloodpornym człowiekiem. Po prostu. Wszystko mi się w życiu udaje, czego się nie dotknę, zamienia się w złoto. I współczynnik błędów jest dosyć niski, tak? I niestety tutaj był taki kardynalny błąd. To mi rozwaliło psychikę na 3 lata. Nie było tego widać na zewnątrz, ale rozwaliło mi psychikę na 3 lata. O, a ja sobie wtedy obiecałem, jak miałem te nogi połamane, że przebiegnę maraton. I powiem wam tak, próbowałem, w 2009 roku nie udało się, co mi jeszcze bardziej zdołowało. Przebiegłem 1200 km na treningach, nie udało się. Ale w 2012 roku się udało. Wbiegłem na metę maratonu z wielkim transparentem i z podziękowaniami dla Pata Flynn'a. Pat Flynn to jest taki bloger amerykański, który później tą historię opisał. Bo ja mu wysłałem zdjęcie, opisałem, to, dlaczego to zrobiłem i tak dalej. Ja powiedziałem, stary, słuchałem twojego podcastu, bo zacząłem blogować, chciałem się dowiedzieć więcej o blogowaniu. I tak się wkręciłem, że po prostu pomogłeś mi przebiec ten maraton. Bo on jest mega inspirujący koleś. Tak? I wyobraźcie sobie, co Pat Flynn robi. Pat Flynn opowiada tą moją historię Power of Podcasting na konferencjach w Stanach. Jednej, drugiej, trzeciej, na Creative Life. Tu pokazuje, że właśnie ja wbiegłem na metę, trzymałem ten baner nad głową. I wyobraźcie sobie, co się stało w zeszłym roku. To jest gość, to jest Paweł Krzos, mój czytelnik, mojego bloga, który powiedział zacząłem biegać Chyba w, na początku lipca, tak? 20 lipca zaczął biegać. 20 lipca, pod koniec września przebieg maraton w Warszawie. Chłopak z Wrocławia, spotkaliśmy się już, wyściskaliśmy się i tak dalej. Nie wiecie, co się dzieje, jak dostaniecie takiego maila z takim zdjęciem. To jest masakra po prostu. Znaczy, gdzieś tam historia zatoczyła koło. I ona cały czas zatacza koło.